Paweł Talarek, zwycięski trener, gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo. Cuks, konio bardzo słodkiej nazwie i bardzo takiej wdzięcznej, pokazał bardzo duże predyspozycje, to był jego debiut. Tak, jest jeszcze gruby, ale przy eksterierach to zaleta, że koń jest gruby, bo te, co szybko chudną, to są nerwowe i spalają się później w wyścigu. Za chwilę zobaczymy kolejną gonitwę i również konia z pana stajni, jakie są jego szanse? Szczerze powiem, po cichu liczę, że wygra, ale może być jeszcze potrzebować jednego, dwóch startów, żeby dojść, bo też była bardzo gruba, już dużo schudła, taka była. Widać, że duet z Konradem Mazurem bardzo dobrze się sprawdza, czy trener ceni sobie jazdę właśnie tego jeźdźca? Tak, cenię, szczególnie na młodych koniach, bo jest to bardzo spokojny jeździec, który potrafi dużo konia nauczyć w wyścigu, a w tak małej stajni jak moja to bardzo dużo daje, jak koń się uczy w wyścigu, ponieważ te konie w dwójkę albo trójkę tylko trenują, nie są przyzwyczajone do dużego tłoku. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję, że obejrzałeś ten film. Zapraszam po więcej wyścigów, więcej relacji i jeszcze więcej koni na kanale Tor Złóżewiec.